Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Tańca Brzucha z Tahirą. Tym razem zajmiemy się ruchem, który będzie poruszał się po torze ósemki i ósemka ta będzie umiejscowiona na podłodze, czyli będziemy mieć ruch horyzontalny i tak też ta ósemka się nazywa, ósemka horyzontalna. I co będzie nam się działo? Mamy naszą prawidłową postawę, czyli oczywiście stopy równolegle, kolana lekko ugięte, ogon kości ogonowa podwinięty, brzuch naciągnięty, klatka otwarta i będzie nam potrzebny do tego ruchu kawałek ruchu, który już się pojawił w tej serii i jest to twist. Jeżeli nie wiesz, jak ten ruch wygląda, to kliknij link, który pojawi się na górze, który odeśle Cię właśnie do tego filmu, w którym tłumaczymy sobie, jak wykonać twista. I teraz stoimy, wyobrażając sobie, że stoimy na tej ósemce i ona przecina się w miejscu naszych stóp. Czyli jeden brzuszek wychodzi z boku, z jednego boku, przecina nas i drugi brzuszek wychodzi analogicznie oczywiście z drugiego boku i wraca do nas. I my teraz swoimi biodrami chcemy wyrysować tą ósemkę, na której stoimy, a która jest na podłodze, czy też którą wyobrażamy sobie na podłodze. Pierwsze, najlepiej jest zrobić sobie taką kanciatą kokardkę, która będzie bazą do tego, żeby ten ruch zaokrąglić. Czyli skręcamy nasze bioderka w twiście. Jedno biodro, niech to będzie biodro prawe, jest w przodzie skierowane w prawą przekątną, lewe skierowane w lewą przekątną. I w tej przekątnej, jednocześnie starając się górę zostawić frontem do lustra, czy w Waszym przypadku do ekranu, staramy się teraz w biodrach wyrysować linię, czyli wyciągnąć to bioderko na zewnątrz i wrócić. Wyciągnąć je w przekątną i wrócić, tak jakbyście chciały biodrem sięgnąć w przekątną i wracamy. I mam przekątna i z tym wyciągniętym biodrem w przekątną zmieniam ustawienie bioder, robiąc twista w drugą stronę, czyli przekręcam je na drugą stronę. Teraz prawe biodro patrzy mi w prawą przekątną, ale do tyłu, a ja zajmuję się lewym biodrem, które znowu wyciągam w przednią, lewą przekątną na zewnątrz. I znowu z tym wyciągniętym biodrem na zewnątrz skręcam biodra w twiście. I znowu wyciągam prawe w prawą przekątną, skręcam. Lewe w lewą przekątną, skręcam, prawe w prawą przekątną, skręcam, lewe w lewą przekątną, skręcam, prawe w prawą przekątną, skręcam i lewe w lewą przekątną, skręcam. I powstaje mi właśnie taka ta kanciata kokardka, którą teraz sobie zaokrąglimy do ósemki. Bardzo ważne jest to, że nie ma tutaj zmiany ciężaru ciała, czyli biodra nie idą mi do góry i na dół, bo ruch ma być horyzontalny, płaski, równoległy względem podłogi. Więc kolana cały czas są na jednym poziomie i cały czas pracują razem z biodrami, ale płasko względem ziemi. Jeżeli będziecie mieć trudność z utrzymaniem tej postawy, to możecie sobie spróbować wykonać ten ruch na całkiem prostych, zablokowanych nogach, natomiast docelowo powinnyśmy go wykonywać w tej naszej pozycji bazowej, czyli z lekko ugiętymi kolanami. I teraz zaokrąglam sobie całość, czyli skręcam i zamiast kanciatego punktowego ruchu wyciągam biodro, rysując jeden brzuszek i wyciągam, rysując drugi brzuszek. I jeden, i drugi, i jeden, i drugi, i jeden, i drugi. Kolana cały czas są na jednym poziomie, odkręcają się z biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę, ale nie występuje nam tutaj zmiana ciężaru ciała, bo wtedy będziemy mieć ruch do góry i w dół. Płasko względem podłogi, biodra na jednym poziomie, kolana na jednym poziomie i mamy raz, dwa, raz. Górę staramy się trzymać w izolacji, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i raz, dwa i raz, dwa i raz, dwa i raz, dwa.
I tak właśnie powstaje nam w tańcu brzucha ósemka horyzontalna. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i udało Ci się zrobić ósemkę horyzontalną, zostaw łapkę w górę i kliknij subskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków. Natomiast jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, zostaw komentarz pod filmem, odpowiem i postaram się wyjaśnić i je rozwiać. Natomiast jeżeli jesteś zainteresowana nauką tańca brzucha dla początkujących z większą ilością ćwiczeń, obszerniejszymi tłumaczeniami, próbą złożenia tych wszystkich ruchów w kombinację, a w końcu w choreografię, to zapraszam Cię serdecznie na mój kurs tańca brzucha dla początkujących od A do Z, który znajduje się w mojej szkole tańca online. Kurs oczywiście też jest w formie online. Pod filmem zostawiam Ci link do tego kursu. Kliknij i przeczytaj, o co w nim chodzi, z czego się składa i jak można wejść do środka tego kursu i nauczyć się tańczyć tańca brzucha samodzielnie w domu. Zachęcam Cię również do śledzenia moich mediów społecznościowych, mojego Instagrama oraz Facebooka, gdzie publikuję dużo rzeczy związanych z moim codziennym życiem, oczywiście pod kątem tańca orientalnego. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!